Tytuł kursu: Roboty malarskie. Moduł: Techniki wykonywania robót malarskich. Temat: Przygotowanie podłoży i wykonanie powłok lakierowych. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby opowiedział nam Pan o tym, w jaki sposób możemy wykonać powłoki lakierowe. Zacznijmy może od opisania, co to jest za technika. Technika lakiernicza obejmuje wykonywanie dobrej jakości powłok bezbarwnych lub pigmentowych. W procesach tych istotne są zapewnienie wysokiej gładkości podłoża, szlifowanie poszczególnych warstw powłoki oraz końcowa obróbka wierzchniej warstwy powłoki przez szlifowanie i polerowanie. Może zacznijmy najpierw od podłoży. Jak powinny one wyglądać, zanim przystąpimy do prac lakierniczych? Podłoże w stanie technicznym zdatnym do prac lakierniczych powinno być czyste, to znaczy wolne od kurzu, brudu, pleśni, oleju, resztek farb. Nośne, to znaczy nie powinno pylić, kruszyć się i odspajać. Stabilne, to znaczy nie uginające się. Chodzi głównie o płyty gipsowo-kartonowe i drewno pochodne. Równe, to znaczy bez fałd i zagłębień. Nienasiąkliwe, to znaczy o słabej zdolności absorpcji wody. Przygotowanie podłoża natomiast obejmuje takie czynności jak oczyszczenie, wzmocnienie, wyrównanie i uzupełnianie ubytków, redukcja chłonności. Proszę nam zatem powiedzieć, w jaki sposób przygotowujemy podłoża drewniane. Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta i gładka, bez pęcherzy, słojów żywicznych, plam, pęknięć czy wypadających sęków. Wyciekającą żywicę rozpuszcza się w 25% wodnym roztworze acetonu. Do zmydlania lub ługowania używa się 5% roztworu sody lub sody kaustycznej. Po usunięciu żywicy powierzchnię myjemy letnią wodą. Plamy, sinizny lub kleju usuwamy zmywając drewno 2-6% roztworem kwasu lub perhydrolem 30% wodą utlenioną. Nierówności wypełnia się szpachlówkami lub kitami do drewna. Po całkowitym wyschnięciu należy je wyszlifować dwukrotnie wzdłuż słojów drobnoziarnistym papierem ściernym. Przed malowaniem drewna bezbarwnymi lakierami nawierzchniowymi, rozpuszczalnikowymi pokrywamy go lakierem podkładowym, nitrocelulozowym kaponem. Zapobiegnie to ciemnieniu drewna i znacznie zmniejszy zużycie lakieru nawierzchniowego. A jak to wygląda w przypadku powierzchni metalowych? Przed przystąpieniem do malowania podłoże metalowe należy oczyścić z rdzy, a w przypadku odnawiania powłoki należy zeszlifować starą farbę. Jeśli jest ona jednolita, dobrze przylegająca i gładka, wystarczy przeszlifować ją papierem ściernym, uzupełnić szpachlówką ewentualne ubytki i ponownie oszlifować. Następnie zmywa się wodą oszlifowaną powierzchnię i bardzo dokładnie suszy. Jeżeli warstwa farby jest mocno zniszczona i spękana, należy ją najpierw usunąć. Możemy tego dokonać trzema sposobami. Przez piaskowanie, polegające na usunięciu starej powłoki w wyniku natryskiwania jej napędzanym sprężonym powietrzem piaskiem o wielkości ziarna od 0,15 do 0,7 mm za pomocą specjalnego urządzenia zwanego piaskarką. Przez opalanie, polegające na roztapianiu powłoki lakierniczej za pomocą elektrycznej opalarki lub palnika gazowego, a następnie zdjęciu jej szpachelką powłoki o grubości minimum 4 mm. Przez ługowanie, czyli rozpuszczenie starej powłoki specjalnymi środkami chemicznymi, w wyniku jednokrotnego ługowania można usunąć jedną starą warstwę. Ostatnie dwie metody stosuje się również do oczyszczania drewna. Można również usunąć starą powłokę szczotką drucianą i papierem ściernym. Dziękuję Panu bardzo za te wyczerpujące wiadomości. Gdyby miał Pan jakieś wątpliwości, jestem do Pańskiej dyspozycji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.